Cześć Wam, dzień dobry, witajcie, tutaj Zygi z Teksasu. Dzisiaj w poranniku, no takim ogrodowym znów. Może za często, ale słuchajcie, no po prostu terminy gonią, czyli wschodzą moje nasionka, chcę je Wam pokazać właśnie teraz, a nie za tydzień czy dwa tygodnie, więc za chwilę Wam to pokażę. Jestem u siebie na dole, w domu. Rzadko go pokazuję, więc no, jest okazja. A pokażę Wam, co tam u mnie jest wsiane. Już odwracam kamerę. Zaraz będę wsadzał to do hydroponiki. I tu mam tak. Tam od góry to jest sałata Butter Crunch. Potem wysiane szpinaki, ale nie wzeszły. Potem buraki, które wzeszły dwa. Potem jest indiańska fasolka. Ona pójdzie do ziemi. I okra, tu zaczyna wschodzić okra. Okra długo wschodzi. Tutaj mam jeszcze ogórki. Może coś jest, jakaś szansa. Ale na początku są szpinaki. Nie wzeszły. Na końcu tu od najbliżej mnie jest szpinak. Wzeszły dwie sztuki. Wysiałem ich chyba z 20. Tutaj mam bok choy, sałata. Wzeszła pięknie. I dalej są szpinaki. Wzeszły sztuk 3. Nie wiem, co się dzieje. Szpinaki nie chcą mi wschodzić. Może ma ktoś jakąś radę? Trzymam je specjalnie w domu, żeby nie było za gorąco, bo już myślałem, że powoduje to właśnie gorąco. A myślę, że jednak nie, bo w domu mamy temperaturę około 20 stopni. No więc nie wiem. Będę próbował dalej. A teraz zabieram Was na dół do hydroponiki, bo idę to wsadzić do hydroponiki. Pogoda dzisiaj niezła. Nie wiem, w tej chwili jest chyba jakieś 26 stopni, tylko jest ranek. Piękna pogoda, małe chmurki, ale one spowodowały, że temperatura trochę niższa. Śpiewają ptaki, ciągle je słyszę gdzieś tam w lesie, w tych krzakach. No, nastrojowo, fajnie. Idę się zatopić w zieleni. Najpierw muszę trochę nadymić w hydroponice, bo tam jest pełno komarów, skoro jest woda. Więc mam taki zadymiacz. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem, czy to zdrowe dla nas. Pewnie niezdrowe dla komarów. Komary nie lubią tego dymu, więc wyjdą stąd. No dobra, to zakładamy to. Podpalimy. Nadymimy. A potem wchodzę do hydroponiki. Okej, zapaliłem ten zadymiacz, zaraz go włożę do hydroponiki, poczekam chwilę i będziemy pracować nad wsadzeniem tego do... No zobaczcie, ile mam pustych miejsc, to się musi tutaj wszystko znaleźć. Dobra, sałaty będą zjedzone za tydzień, bo mam taką małą imprezę u nas w domu. Szpinaki, no nie wiem, mają się kiepsko, trochę sylwetów naciowych. Tutaj jakiś odpadł mi pomidor, może go uratuje. Kawałek gałązki puści korzenie. A może już puścił, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Jeszcze nie, ale jest już taki mały zaczątek, ale jeszcze nie, jeszcze muszę trochę poczekać. Jak puści korzenie, no to będzie pomidorek jeszcze jeden do wsiania. Dobra, to wkładamy tutaj, dymimy, uciekamy i czekamy chwilę, 5 minut. A ja tymczasem trochę oberwałem liści z tej dużej papryki, bo ona zaczęła kwitnąć i zawiązywać owoce, więc szkoda by było, żeby jej siły poszły na liście. Poobrywam ich trochę i wyrzucę do kompostu. Zauważyłem, że jakiś chuligan przewrócił mi pomidora i narobił szkód. Wiem, kto to, po imieniu nawet. Słuchajcie, no tak, pomidorki odpadły. Myślę, że tam może być złamany. Zaraz go
przywrócimy. To na pewno zrobił Raccoon, czyli Shop Pracz. One tak robią. No cóż, dobra, wstawiamy go do pionu. To musimy tutaj wyczyścić wszystko, bo tu już prawie że nic z tego nie będzie. Meksykański ogórek, tak wyglądają właśnie. Te meksykańskie, jeszcze jeden się uchował. Tam jest jeden nasieniak, ten żółty. O, widzicie? Nie, nie widzicie. O, tutaj. No, a resztę... posiałem nowe ogórki, więc będą, ale ja je dopiero będę wsadził do ziemi za miesiąc. No dobra, to idziemy do hydroponiki. No dobrze, najpierw sadzimy sałatę bok choy. To jest to, bo ona najszybciej wzeszła, ma już dość długie korzenie. Trzeba ją opłukać. Jedną ręką chyba nie dam rady, więc muszę kamerę odłożyć na chwilę. I jak je opłukę, to będę wkładał po dwie do jednego takiego gniazda. Tak jak to. Dobra, no to płuczemy. Ok, już mam wypłukane. No i za chwilę to pójdzie do tego gniazda, do hydroponiki. Ale gdyby ktoś pytał o to, co ja takiego, z czego ja to wyjąłem. Aha, gdzie to mam? Gdzie ja to tutaj, to czarne, to nie jest ziemia. To jest drobno mielona kora kokosowa, która przychodzi w takich sprasowanych, suchych zupełnie paczkach. Zalewa się to taką kostkę jak cegła, zwykła cegła tej wielkości. Zalewa się to wiadrem wody, to pęcznieje i można do tego wsiać nasionka, ponieważ to jest obojętne. Tu nie ma nic innego oprócz tej kory jałowe. Więc nasionka nie będą, będą dobrze wschodziły, korzenie nie będą gniły. No i po kilku dniach od wypuszczenia korzeni, od wykiełkowania można przesadzać albo do ziemi, albo do hydroponiki, co właśnie uczynię. Trzeba zadbać o to, żeby korzonki wychodziły od spodu, żeby one sięgały wody i zamknąć to tak, żeby większość łodygi jednak była w środku, ponieważ przy wzroście ta łodyga zacznie się przechylać, no i może nam się sałata przechylić albo nawet złamać. Więc warto zadbać o to, żeby większość łodygi była w środku. To też zapewnia, że kiedy zapomnimy dolać wody albo jest jej mniej, to na pewno korzenie sięgły tej wody. No i teraz to pójdzie do pierwszego z brzegu gniazda. Już to włożyłem do gniazda, ale zauważcie, że muszę tam zadbać o to, żeby korzenie nie były przygniecione. Zaraz wyjmę je pensetą i jak już to będę miał gotowe, włożę je do tej rury z hydroponiką. Ok, no i tak to wygląda. Tutaj biedny szpinak, który się ostał, ja go wsadziłem 2 tygodnie temu i on prawie że nie urósł, więc ja nie wiem, o co chodzi ze szpinakami. Słuchajcie, czekaj. Jeszcze w kwietniu miałem super szpinaki. Wspaniale wschodziły, zasiane. Jak je przepikowałem, pięknie rosły i mieliśmy prawie co 2 tygodnie obfite zbiory szpinaków. Sami to widzieliście zresztą. Ale od maja to się skończyło. Bardzo rzadko nasionka wschodzą i mimo, że zmieniłem już kilku producentów, coś się dzieje, że szpinak nie wschodzi, a potem nie chce dobrze rosnąć. Może powinienem się przestawić na jakąś inną sałatę? Może. Dlatego zasiałem bok choya. No dobra, wracam do pracy. Mam muzyczkę z tyłu. Teraz będę przesadzał inną sałatę, Butter Crunch albo Butter Crisp. Zależnie jak ją nazywają. To jest to. To jest właśnie to. Mam jej dużo, ale ona pójdzie do takiego gniazda po 3 sztuki. Nie tak jak bok choy, 2, 3. Tak, bo ona się rozkrzy i będzie fajnie rosła. No to teraz będzie Butter Crisp albo Butter Crunch. A potem pójdzie indyjska fasola. No generalnie wsadziłem już sałaty, ta Butter Crisp, już Wam pokażę.
właśnie tutaj są wsiane, sadzone, przepraszam. Jest cały rząd, tam są te bok choy. No i czekamy. One będą za miesiąc dobre. Zostało mi troszkę, ale ja tego nie wyrzucę. Po prostu wyjmę to, opłuczę, pójdę do woreczka i niczego nie wyrzucam. To będzie na chlebek jako kiełki. No, a teraz indyjska fasolka. No to sprawa załatwiona. To, co wzeszło, to, co wykiełkowało, posiane. Mamy bok choy, mamy butter crisp albo butter crunch, mamy indyjską fasolkę i mamy trochę szpinaku. Słownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć szpinaków mi wzeszło. I cztery ogórki, które no, pójdą jeszcze. Zobaczymy, czy one prawdopodobnie gdzieś będą we wrześniu, ale to nic. Dobra, a tutaj co, trochę pomidorków kwitną, zawiązują się, trochę papryk też kwitną, też się zawiązują. No to może jeszcze tego z hydroponiki likwidował nie będę. Dobra, no i trochę selerów naciowych. Okej, okay, a na zewnątrz już upał, moi drodzy, i idę na chwilę pogadać do was. Ale na chwilę. No, trochę odpocznę. Tak, moi drodzy, dzisiaj jadę z Lucy na spotkanie do biblioteki, takiej miejskiej biblioteki Parman Library. To jest duża biblioteka, która obsługuje północno-zachodnią część San Antonio. Nie mamy daleko, jakieś... O, okej. Akurat się teraz włączył. Jedziemy jakieś 45 minut, więc mamy blisko. No i tam odbędzie się dzisiaj premiera filmu Artura Owczarskiego. Artur Owczarski to polski podróżnik, pisarz książek, fascynat innymi krajami, ale tak bardzo polubił Teksas, a szczególnie jedno jego miejsce, miasteczko Bandera. Został honorowym obywatelem tego miasteczka. To miasteczko ma swoją bardzo skomplikowaną historię, w której również biorą udział Polacy, w części Ślązacy, w części nie, ale sporo Polaków. I muszę tutaj dodać jedną rzecz, jak ludzie są leniwi i jak są chętni od razu hejtować film tylko z powodu nazwy. Otóż słuchajcie, jeśli nawet Polacy zakładali to miasteczko, czy brali udział w zakładaniu tego miasteczka, to nazwa nie pochodzi od Polaków. Nazwa pochodzi od Hiszpanów, bo flaga po hiszpańsku to bandera, po prostu. I kiedy Indianie spierali się z Hiszpanami o teren tego miasteczka, to wymyślili sobie tak, że postawią w takim razie w przełęczy flagę i dotąd są Hiszpanie, a odtąd są Indianie. Tak to wtedy wyglądało. Ja tego nie oceniam, po prostu tak to było. Takie są fakty historyczne i nie zamierzam im zaprzeczać, próbując zmieniać nazwę, bo ktoś tutaj, słuchajcie, to jest, popatrzcie, jak jesteśmy odwaleni i odjechani, bo ktoś mi zaproponował: Zigi, słuchaj, dla poprawności nie powinieneś tej nazwy używać, albo zmienię ją na flaga. Hej, naprawdę? Naprawdę ci tak odwaliło? Słuchaj, to jest nazwa miasta w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, która się nie wzięła od tego bandery, o którym ty myślisz. Jeśli tak myślisz, to ty masz problem. Więc chcę to podkreślić, żebyśmy nie zawieszali się na takich określeniach, nazwach, znakach, sygnałach, które w jakiś sposób kojarzą się z czymś nieprzyjemnym albo nieprzyjaznym, albo też zawłaszczonym przez kogoś innego. To jest ich problem. Oni zawłaszczyli, to jest ich problem. Jeśli ktoś zawłaszczył sobie na przykład symbol tęczy, no to ma problem, tak? Bo my dalej kochamy tęczę, tyle że nasza tęcza ma 7 kolorów, a nie 6. Miasteczko Bandera dalej będzie miało swoją nazwę. Ludzie w Stanach kochają to miasteczko, bo to jest światowa stolica kowbojów. Światowa stolica kowbojów, w której bardzo duży udział mają Polacy.
O tym będzie dzisiejszy film. Film będzie miał premierę w Stanach Zjednoczonych. Właśnie odbędzie się tutaj, w San Antonio, w tej bibliotece. Pewnie potem pojedzie do innych miast. Myślę, że Austin, Dallas. Nie wiem, czy Artur zamierza z tym dalej pojechać. Ale cieszę się też na spotkanie, osobiste spotkanie z Arturem Owczarskim, bo twórca i producent, współproducent tego filmu będzie dzisiaj tutaj, więc będziemy mieli okazję z nim się spotkać. Może nagram z tego spotkania kilka klipów. To niezwykłe, że takie historie są zachowywane i że ludziom się chce wydać dużo pieniędzy, przyjechać tutaj do Stanów i pokazać, jak Polacy pięknie stworzyli ciąg dalszy polskiej historii tutaj w Teksasie. Inaczej mówiąc, jak się, ukowbojili. No i to chciałem tyle dodać do tego porannika. Topię się, mój tłuszcz się wytapia. Słuchajcie, temperatura jest chyba 36 w tej chwili. Ja się aż dziwię, że te moje rośliny jeszcze chcą rosnąć. No, niektóre nie chcą. Dzisiaj miałem dużo szkód w ogrodzie, bo pokazywałem wam ten przewrócony pomidor, ale to nie było tylko to, bo potem zauważyłem, że są wykopane okry, połamane. Ja biodulki próbuję im nastawić te złamania. Tak, naprawdę, tak to robię. Może przetrwają. Już mi się kiedyś udało tak odzyskać pomidory i okry, więc mam nadzieję, że je odzyskam. Jakie były jeszcze szkody? Zjedzone truskawki, wykopany pomidor. Więc dzisiaj było jakoś tam w tej nocy, no głośno, strasznie, ale ja tego nie słyszałem. Dobra, moi drodzy, zapowiadam jedną rzecz. Będziemy mieli spotkanie dla chętnych, spotkanie ze Sławkiem Lernacińskim. Tego, którego znacie z kosmicznego ujawnienia. Sławek wam też dużo odpowie, bo jakby Sławek poszerza zakres swoich wypowiedzi, relacji, filmów, tworzy nowy kanał. Opowie też wam o tym, dlaczego to robi. Będziecie mogli zadawać pytania i dostawać odpowiedzi. Spotkanie będzie na Zoom i uwaga, patrzcie na daty w każdym poranniku, bo będę podawał, jeśli mi się uda uzgodnić konkretną datę i godzinę, to już w tym poranniku będzie pod spodem, a jeśli mi się jeszcze nie uda, to będzie w kolejnych porannikach powiadomienie. Dla kogo jest to spotkanie? Dla tych wszystkich, którzy zgłoszą się pierwsi. Mamy 100 miejsc, to znaczy tak naprawdę 98, bo 100 minus ja i Sławek Lernaciński. Więc ogłoszę to najpierw na Locals, to będzie ukłon w stronę tych, którzy tam są, members, a potem ogłoszę również na YouTube, jeśli nie będzie nas tam setka. No, to chyba dzisiaj tyle. Kocham was, trzymajcie się i do kolejnego porannika. Cześć.